Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ksonic, witam was w najnowszym odcinku z openingów z CSGO. Dzisiaj mamy, znaczy dosłownie dzisiaj o 3 rano wleciała aktualizacja, chyba o 3 rano, nie wiem, z okazji 10-lecia Counter-Strike. Tak więc dzisiaj otworzymy sobie 27 kontenerów ze stickerami. I przejrzyjmy sobie tutaj wszystkie, oczywiście muszę się przyznać, guilty pleasure, już otworzyłem sobie kilka. Miałem jednego różowego, którego sprzedałem i kilka z tych właśnie kapsułek zarobiło mi na ten opening. Więc zobaczmy, co tutaj jest. Player to one. Spoko, nie dla mnie, nie podobał mi się ten. Szybko po prostu przelecimy. Arms Race jest zajebisty. D-Day, B-Bay, no wiecie o co be. A, i jeszcze jedno. Zanim polecimy dalej, informacje na temat giveawayu. Tak więc jeśli chcecie wziąć udział w giveawayu, musicie napisać w komentarzu, co chcielibyście, dlaczego to powinniście wy wygrać dzisiejszy giveaway. Będzie to troszeczkę unikatowy giveaway, ponieważ w dzisiejszym giveawayu możecie wygrać AK-47 Slate. Ale troszeczkę unikatowy, ponieważ oblepimy go niektóre stickery właśnie z tych skrzynek. Wyniki będą za tydzień. Trading musicie wkleić w komentarzu. Jak nie wiecie, gdzie jest trading, kto może mi wysyłać ofertę wymiany i tam macie swój trade URL. Tak więc proszę wkleić trading do komentarza. Zapraszam do oglądania. Tak więc tutaj Baby Cerberus, zajebisty sticker, chciałbym go mieć. Natomiast Fire Serpent mi się w ogóle nie podoba. Według mnie jest strasznie brzydki. Baby Hole, coś cudownego. Baby Dragon Lore jest spoko, chociaż ja wolę Hola. Baby Medusa, to jest to, na co dzisiaj polujemy. To jest jedna z naklejek, na którą dzisiaj polujemy. Baby Medusa jest super. Breaking Day jest taki sobie. Jest tu 60 stickerów, więc pominę niektóre, bo niektóre są średnie. To jest super. Call Your Flashes. Tutaj mamy jakiś Chicken Whisperer. Clicking Heads, to jest spoko. Coco. Crushed. To jest akurat fajne nawiązanie do starych kontraktów w CS-ie. Dragon's Keep. Dragon Tail. Jameson Mimics. To jest fajny. Endless Cycle. Exo Jumper. Free Range. Go. Oj, przepraszam, pominąłem coś. To jest słabe akurat. To jest spoko. Good vs Evil. Ten mi się w miarę podoba. To jest super. Green, what's your problem? Następny, który byśmy chcieli bardzo w tym openingu, to będzie to. This is fine. Mały hostage. Zeus, to jest spoko. Acer Clutch, to jest fajny skinek. Znaczy fajna naklejka. Oczywiście polujemy na to też. Blue Gem Glitter. Cobblestone, to też jest coś, co bardzo bym chciał. Tego mamy, Get Smoked. Tego chciałbym mieć. Kawaii City. Oczywiście Kawaii T-Spawn. Living Station. To jest fajny sticker, wczoraj go dropnąłem. Jest bardzo ładny. Ten train jest super, bo mu się oczy zmieniają, jest animowane. Właśnie fajne jest to, że są animowane te stickery. Vertigo, to też bym chciał dostać. Jest bardzo, bardzo fajny, według mnie. Ten mamy. I średnio mi się podoba. To. Ponieważ jest to na cześć Olaf Meistera. Kto oglądał, ten oglądał. Tego bym chciał. Showdown. Jest naprawdę ładny. Ten. Ogólnie z czerwonych, to jedyny, jakiego bym nie chciał, to chyba ten TV. Ten jest super. Ten jest naprawdę super, super. I ten jest super. Dobra. Tak więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do pierwszego kontenera. Co nam da pierwszy kontener? Może jakiś skin na rozgrzewkę, który byśmy chcieli. Taką Baby Meduskę. No nie, dostaniemy Monstera. No średni najeża jest. Proszę dać mi Kawaii T-Spawn. Och, Kawaii City było blisko. Save me, sticker. Okej, trzeci. Trzecia skrzynka. Zeust.
Nie, Zeuscription. Whatever, jak to się nazywa. O, przepraszam, nie to. You mad. I am mad, nerd. Dobra, co tutaj dostaniemy? Hole. Oh, fuck's sake. Już myślałem, że baby hole. Chciałbym sobie zrobić farmę tych holi, ale one są naprawdę bardzo drogie, jak na niebieskie skiny. Och, ten glitter. Cobblestone! Zajebiście, mamy cobblestone'a, widzowie. Ale on jest kurwa ładny. Jaki on jest śliczny. Ile on kosztuje, ten cobblestone? Ja go zatrzymam oczywiście, ale ciekawi mnie, czy jest drogi. Tak na cobblestone'a. No nie jest aż taki drogi, on kosztuje jakieś 2,50, 3 złote. Okej. Dobra, my mamy już jednego z około 5, których chcę. Następnie dostaniemy... Ej, widzieliście to? Kurwa, ej, Gaben, oszukaństwo! Miałem dostać Zeust! Ale kurwa mnie oszukało! Ja pierdolę! Ale jestem wkurwiony teraz! Chociaż tego boom, nie, dostaniemy TV on Mirage. Ale mnie stiltowała skrzynko. Oby oddało teraz coś fajnego. Bo się pogniewamy. Baby Meduza, dobra, mamy drugiego skina, którego chciałem, znaczy drugiego stickera, którego chciałem. No jest cudne ten Baby Meduza. Dobra, mamy już to. Jeszcze Cerberusa. Dzisiaj potrzebujemy Cerberusa oraz Kawaii and City. Boom. Będzie boom, super ancko. Ten boom jest z glitterem, ej, ładny jest nawet ten boom. Fajnie. Oj, tam coś różowego przyleciało, nawet nie zauważyłem, co to było. Przyleciało same gówno. Noble Steed. Oh no. Tych Noble Steedów już mamy chyba, że to był drugi. Chociaż dajcie tego hola. Stonksy. Jest za dużo z tych stickerów, jest 60 stickerów w jednej skrzynce. O, ten go. Aj. Not for sale. Ej, to jest nawet spoko skinek. Znaczy stickerek. Okej. Dobra, coś fajnego proszę dać. Planie Gaben. Wydałem dużo pieniędzy na ten opening. Jest! Ten fajny. Tego na pewno kleimy wam na kałaszka. Dostaniecie takiego Unrace'a na kałaszka. Smoke tam przyleciał. This is fine. Pan hostage. Ile już tam tu zostało? Już prawie skończyliśmy te skrzynki. Shit. Dobra. Proszę dać coś fajnego. Cerberus. Jest Cerberus. Zarąbiście. Jest piękny ten Cerberus. Dobra, mamy już wszystkie te malutkie baby, na których, które nam zależało. A, i pozdrawiam ziomków, Hatek, Jim, pozdrawiam, bo chciałeś, żebym pozdrowił, to pozdrawiam. Żebym nie zapomniał. No i dobra, tutaj jeszcze musimy dropnąć tylko tak naprawdę te dwa, na tych dwóch mi zależy. Potem już mam resztę w dupę. Proszę dać, panie Gaben, to tylko fioletowe. Steed. Coś już straciłem wiarę, no, nie wierzę nawet, że trafię te różowe. Dlatego chciałbym chociaż te fioletowe. O, ten kontraktowy jest akurat spoko. Ten niebieski. W sumie to weźmy sobie. O, tu. Żeby nie szukać. Okej, co następnie dostaniemy? Kurwa! Romanov's Fire! Oh shit! O kurde. Gdzie to jest? Jest ten Romanov's Fire. Bugowało mi. Romanov's Fire. On nie jest taki drogi, ale jest ładny. Okej, nie jest taki drogi, ale jest ładny. Podoba mi się ten Romanov's Fire. Na pewno bardziej bym się cieszył z tego Kawaii City. Yes, baby hole. I mój ulubiony stickerek z tego wszystkiego. Ale fajnie jest ten Romanov's Fire. Och, czerwony przeleciał. Chociaż mogłeś dać tego. Szujo. Mam dość tych steedów. Dobra, lećmy dalej. Co? Ojej. O, pierwszy raz mamy tego, jo. Break Decade. CSGO 10 years. No, jest fajne. No, fajny. Dobra. Panie Gaben, proszę. Byłem grzeczny. Daj mi jednego z tych dwóch.
Ewentualnie All of Majestera. To jest to, na czym mi zależy najbardziej. Tak naprawdę najbardziej mi zależy na tym All of Majesterze. Stickerze poświęconym All of Majesterowi. Bo jest on naprawdę, naprawdę zajebisty. O, pierwszy raz mamy tego stickera, Laser Beam. Nie jest zły, nie jest zły. No chyba wam Steedy te wrzucę na tego kalaszka. Uuu, Clutch CO. Dobra, jest spoko. Ten skin jest nawet ten sticker jest nawet spoko. Ale coraz mniejsza szansa na tego nieszczęsnego. O, T-spawn przeleciał. Nawet jest spoko ten. Chociaż jednego. Panie Gaben, Olafa mi proszę dać. B-day. Dobra, widzowie, ostatni sticker na dzisiaj. Jeśli już nie chcesz mi dać tych T, chciałbym bardzo tego Blue Gema, bo mi się strasznie podoba ten glitter z Blue Gem. Please, Gaben. Please. No, nie udało się niestety. No dobra. To by było na tyle ze stickerów, jeśli chodzi o stickery. Wróćcie tylko, że sobie odświeżę tutaj. Dobra. No i teraz tak. Weźmy tego kolaszka, którego ja dla was przyszykowałem. Gdzie on tu jest? Siak, siak. Nie to. Apply sticker. No i tak, zarzućmy. No i przepraszam, zarzućmy na niego Steeda. Boże. Musimy, no muszę, przepraszam widzowie. To musi tak działać. Gdzie jest? Okej. Apply sticker. Gdzie mamy jeszcze te steedy? No pull steed. No dobrze to będzie wyglądać, no. Wrzucimy sobie po prostu steedy na was. I może jednego takiego stonksa bym wrzucił, albo w sumie fly sticker. Tak, miałem wrzucić wam Arm Race'a. Kurde, mogłem tego Arm Race'a wrzucić na sam początek. Dobra, nie wrzucę wam tego Arm Race'a, bo to by zepsuło. Ale wrzucimy jeszcze to chyba. Nie no, tego Noble Steeda jeszcze jednego wrzucę. Tylko dlatego, żeby to ładniej wyglądało. Co prawda nie wygląda to najlepiej, no ale... Friskin. Tak więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej takich openingów, to napiszcie. Postaram się je zrealizować. No i co, trzymajcie się do następnego. No you mad, bitch. Why you mad, bitch?